Witam Was serdecznie na kanale Małe i Duże z Blondynką. Jesteśmy w Łagowie, jak zwykle, bo to jest chyba nasza najczęstsza miejscówka. Właśnie wczoraj skończył się festiwal filmowy, na którym dane nam było być 2 dni, a dzisiaj zaczął się festiwal muzyki myśliwskiej, stąd też to brzmienie. I teraz mam nadzieję, że YouTube nie wytnie mi tego miejsca ze względu na prawa autorskie. Raz jeszcze zapraszamy Was do Łagowa, bo trochę się zmieniło. Ale to zobaczycie w trakcie filmu. Także idziemy na przechadzkę, a potem będziemy się kąpać w tej pięknej wodzie. Gdzie widzieliście taki kolor w Polsce? O tym było już w naszych poprzednich filmach, no ale mówiąc o Łagowie, nie sposób nie wspomnieć o lubuskim lecie filmowym. My przyjechaliśmy tutaj właśnie specjalnie na festiwal filmowy. To znaczy może nie specjalnie, bo Łagów też uwielbiamy. Ale to jest Leśnik. To jest ośrodek, w którym odbywają się projekcje filmów. No i tutaj oczywiście śpią wszyscy zaproszeni goście. No niestety dzisiaj okazuje się, bo wczoraj skończył się festiwal, że zamiast filmowców przyjechali myśliwi, leśnicy. Tutaj pan jest zadowolony, bo lubi dziki. Dziczyznę. Jeść. Ja nie lubię. Ja nie jem mięsa. Ja wolę filmowców. Dla każdego coś miłego. Dla każdego coś miłego. No i jak spojrzymy na harmonogram imprez, no to widzimy, że dzieje się tutaj bardzo dużo. Praktycznie co weekend są jakieś imprezy, także naprawdę warto przyjechać do Łagowa. Tutaj pan sobie na razie chyba trenuje. Ja to nie jestem wielbicielką łowiectwa, no ale jakaś atrakcja to jest, a może ktoś lubi. Z kolei operator bardzo się ucieszył, bo mówi, że może dadzą jakąś dziczyznę. No i tak, nie wiem czy dziczyznę dadzą, natomiast znaleźliśmy takiego oto dzika. Nie wiem czy jest jadalny. No ale na pewno jest nieżywy. Jezus Maria, ja w ogóle nie wiem, co to jest za film, jak ja jestem wegetarianką. To jest po prostu szczyt. No i tak jak już mówiłam, w Łagowie sporo zmian. Między innymi kafe Stolarnia, która mieściła się tutaj zaraz przy amfiteatrze, już nie jest kafe Stolarnia, tylko jest kafe Warsztatem. Generalnie, jeżeli polubiliście kafę Stolarnia, to potem pokażemy Wam, gdzie ona się znajduje, bo znajduje się bardziej w centrum. No a tutaj jest, to jest już inna kawiarnia, bardzo zbliżona, konkurencyjna. My osobiście wolimy kafę Stolarnia. No i kolejna zmiana w Łagowie, niestety. Dewka. To jest taki hotel plus knajpa. Znaczy była. W zeszłym roku mieszkaliśmy tutaj chyba 3 dni, było bardzo tanio, trochę taki PRL, ale spoko, fajne miejsce. Niskie ceny, piękny pomost, z którego ja rano skakałam do wody. Jak szukaliśmy naszego lokum tym razem, chciałam zadzwonić do Dewki i okazuje się, że Dewka jest zamknięta. Jak w ogóle zobaczycie, ja o tym mówiłam w jednym filmie, tam akurat wtedy byliśmy na jedzeniu tutaj. To było obiady jak u mamy, to było tutaj właśnie. No i niestety to miejsce jest już zamknięte. Także Dewka pozostanie już tylko w naszej pamięci. Wspomnieniem. Pokażę może jak to wyglądało z przodu. To był taki brzydki perelowski budynek, szara cegła, szara rzeczywistość, ale bardzo w środku smaczna kolorowa kuchnia. No w tym moje pierogi kolorowe. Z jagodami. No i w ogóle operator powiedział, że już nie będzie przyjeżdżał do Łagowa, bo już nie ma po co, bo przyjeżdżał tu dla pierogów. No dzisiaj mam dzika, bo jest dzień festiwalu myśliwskiego. Czyli teraz będziemy na festiwal muzyki myśliwskiej przyjeżdżać, o Boże. A tutaj na górze znajduje się taki sklepik ze starociami. Wiele razy obok niego przechodziliśmy, ale nigdy nie weszliśmy. Także myślę, że tym razem jest świetna okazja, żeby wejść na górę. No i
weszliśmy tutaj na górę do pana i okazuje się, że tutaj jest mnóstwo takich okazów, też z różnych stron świata, bo mamy tutaj i z Afryki, Azji, z Mediolanu, Syrii. Także pan tutaj ma naprawdę mnóstwo okazałości. A co mi się najbardziej spodobało, zaraz pokażę. Tak, to jest dziwne, że ja zwróciłam uwagę na wózek, bo nie lubię wózków. Już nie będę wnikać. Ale wózek jest po prostu przepiękny. No i tak aż tchnie historią. Pan tutaj nam powiedział, że wózek jest z 1850 roku. To już niedługo będziemy 200 lat. Także no i jest w bardzo dobrym stanie. Jeżeli kogoś z was interesują takie właśnie rzeczy i ma miejsce w domu, to jak będziecie w Łagowie, to naprzeciwko leśnika widać, bo na takiej górce widać, bardzo ładnie to wygląda. Po schodkach na górę. Zawsze chcieliśmy tu wejść, no i w końcu jesteśmy. A my jesteśmy w takiej karczmie pod Zamcze. No i tutaj ceny zmieniły się troszeczkę, ale są to zmiany takie przyzwoite, w sensie, że nie podwyższono nagle o 50%. To są dosyć drogie, 10, 13, 15 zł, no ale to zazwyczaj niestety dania obiadowe 26, 27. 25, kotlet schabowy. Jeszcze tu gdzieś było moje, sałatka grecka, z tego co pamiętam 20 zł. O. Ja teraz idę się kąpać, idę pływać, operator nie idzie, bo jest tak obżarty, że nie da rady. Niestety u niego jak zwykle przeważyło co? Jak to się nazywa? Łakomstwo. Łakomstwo. Jest grzech. No i cóż, ja idę tutaj na taką, no nie nazwałabym tego plażą, na pomost przy zamku Joannitów. Natomiast no to jest ten mankament w Łagowie, że tutaj nie ma plaż takich typowych. Jedna plaża, która jest obok ośrodka i restauracji Ważka. Wejście na plażę kosztuje 20 zł od osoby, także średnio fajnie. Ale w zeszłym roku była ta sama cena. No i są takie dzikie plaże. Fajnie podpłynąć sobie łódeczką i się gdzieś zatrzymać i wykąpać. A ja póki co idę się kąpać. My aktualnie na kawce, właśnie w stolarni, w tej prawdziwej stolarni, przy kanałku. Ja sobie wzięłam kawkę cappuccino, operator się odchudza, także nie wziął ciasta. No i siedzimy sobie tak w takim... na takim ogródku, tu bardzo ładne obrazy, tak jak były w poprzednim lokalu. My wracamy do tych miejsc, które lubimy. Nie jak inżynier Mamoń. Tylko jak Zbyszek Wodecki. O, dokładnie. Łagów słynie między innymi z tego, że można sobie tutaj wypożyczyć łódeczkę czy rower wodny. No i jest tu parę wypożyczalni. No dzisiaj niestety są straszne kolejki wszędzie. Tam w jednym miejscu słyszeliśmy, że 1,5 godziny czekania. No ale jest niedziela. Ale tak, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda finansowo. No to rower wodny 30 zł, 5-osobowy, 2-osobowy 25 zł, deska SUP 30 zł. No a jednak okazało się, że i tutaj ceny trochę powariowały w niektórych miejscach, bo w niektórych miejscach podnieśli, ale tak w granicach rozsądku. Ale tutaj nie wiem, czy mogę pokazywać tak dokładnie, ale w sumie cen się nie wstydzimy. Na przykład gofry. Jeden gofr z bitą śmietaną 25 zł. Jak idziecie z drugą osobą, nie daj Boże jeszcze z dziećmi, no to powiem szczerze, masakra. Ale oprócz gofrów, kawa cappuccino, taka jeden uniwersalny rozmiar, w tym miejscu 15 zeta, także trochę przesada, bo nie jest to taka duża jak w sieciówkach. Truskawki 17 zł. W tym momencie w Warszawie truskawki kosztują 13. No to te 17, no to jest tak. No niestety do Łagowa też dotarła drożyzna. I jeszcze jedna mała uwaga. Jeżeli wybieracie się do Łagowa, to polecam jednak tydzień, nie weekend, bo inaczej, jeżeli będziecie chcieli coś zjeść, to będziecie musieli stać w takiej przynajmniej kolejce. A to i tak jest mała w porównaniu z innymi miejscami.
My już niestety zbieramy się z Łagowa, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć o noclegach. Ale udało się coś znaleźć, zapłaciliśmy 70 zł za osobę za dobę, czyli 280 zł za dwie noce. Mieliśmy w cenie też rowery, dlatego pojechaliśmy sobie wczoraj na taką dużą wyprawę rowerową. Było bardzo fajnie, zwłaszcza operatorowi się podobało, bo jechaliśmy po takich wertepach, że lepiej nie mówić. No i jeżeli chodzi o poszukiwanie noclegów, my zazwyczaj korzystamy z Booking.com, ale tutaj niewiele znajdziecie na Booking.com. Także wzięliśmy, zrobiliśmy w ten sposób, że patrzyliśmy na Google Maps. Pokazywał nam dane pensjonaty i po prostu dzwoniliśmy. I powiem szczerze, nawet w trakcie lubuskiego lata filmowego znalazłam nocleg praktycznie od razu, także naprawdę nie ma z tym problemów. Także zapraszam Was i do Łagowa, no i oczywiście do subskrypcji. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.